Sofie, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, żeby wpaść ponownie zresztą na rozmowę. Zawsze chętnie, z tobą się zawsze ciekawie rozmawiam. Słuchaj i vice versa, słuchaj, no więc dzięki tobie, czy też przez ciebie, cała Polska dowiedziała się, ile zarabiają Prokop, już nie pamiętam tam, Ibisz, ktoś jeszcze, Maciej Kurzajewski. Ale to absolutnie ja nie rozpętałeś tę aferę? Ale absolutnie nie ujawniłem zarobków, to mnie z kimś mylisz. Nie, nie, dzięki tobie, no bo ty poruszyłeś ten wątek, że oni uciekają do domu po imprezie, nie bratają się ale z ja nie ludźmi. Ujawniałem zarobków, bo to nie, mnie nigdy nie interesuje, kto ile zarabia. Dzięki tobie, przez ciebie, bo ten temat zaczął żreć w mediach i jedna z gazet, wiesz, jeden z tabloidów ja zaczął jakiś o tym pisać. Tak, ale to wiesz, to zawsze tak się dzieje. No, ja niestety sam tego ostatnio doświadczyłem na swojej osobie, że życie prywatne, osobiste, zaglądanie pod kołdrę, zaglądanie do kieszeni komuś, a komuś znanemu tym bardziej, no bardzo interesuje tak zwaną szeroką widownię i zwykle to są często, to są jakieś opowieści z brudnego palca wyssane z sufitu. Często są takie, wiesz, na przykład, ja pamiętam o sobie taką informację, bo to o sobie będę mówił, to będzie bezpiecznie. Dobrze. Pamiętam, jak kiedyś mieliśmy jechać do Stanów Zjednoczonych, to było w dawnych, dawnych czasach, kiedy były wizy. Jeszcze analogowych, czy już był internet? Nie, nie, już był internet, ale wiesz co, te wizy obowiązywały, zresztą do dzisiaj obowiązują no tak. Zespoły, bo to zespoły jadą jakby do pracy. To wiesz, jest po prostu koncert, jest traktowane tak, zarabiasz pieniądze, są bilety na ten koncert i tak dalej, to musisz tak zwaną wizę pracowniczą uzyskać, ale był okres, kiedy Polacy jeździli na tak zwane wizy turystyczne, artyści. I to było takie trochę legalne, trochę nie do końca legalne związane, nie do końca, wiesz, no wiem, ryzykowne też. Tak, z przepisami amerykańskimi na pewno nie ten i parę osób tak cofnięto. Myśmy mieli jakiś taki jeden wyjazd robiony przez, byliśmy tam wiele razy w Stanach, oczywiście w polonijnych klubach, stary szlak polonijny, Chicago, Nowy Jork, bo to są takie największe skupiska, ale też tam inne miejscowości. I trafiło się tak, że po prostu ten promotor, ten, który tam organizator to robił, tam czegoś nie dopilnował, nie jakby no, pokpił trochę sprawę i w efekcie my musieliśmy te wyjazdy przełożyć. No i było hasło, że po prostu koncerty są odwołane na skutek właśnie tego, że nie mieliśmy tych wiz i tak dalej, i tak dalej. I zrobiono z tego taką sensację, z Kiby nie wpuszczono do USA. Wiesz, to tak jak brzmiało to z zewnątrz, no to już taka była nadinterpretacja. Rzeczywiście tam jakieś formalności były niedopełnione, ale nie przez nas, tylko przez organizatora. No ale już tytuł był z Kiby nie wpuszczono do USA i zaraz drugie zdanie było, że stracił tyle i tyle pieniędzy. Tam było chyba, że stracił 30 tysięcy tam jedną decyzją urzędnika i tak dalej. No, więc Radio Erewan. Radio Erewan, znaczy podano kwotę, za którą zespół gra. Zespół, a przecież w zespole jest 6 osób, jest menadżerka i tak dalej, więc od razu tam przeliczono to dolary tego, no i wtedy też była informacja, też byłem ofiarą tej informacji. Ile to taki muzyk z takiego dziwnego zespołu może zarobić, co też nie było prawdą, bo właśnie no nie było uwzględnione, że to jest suma dotycząca całego zespołu. Ale taka natomiast natura wiem, o co ci chodzi. Tak, bo właśnie. Słuchaj, mój tekst był bardzo sympatyczny, to był felieton. To był felieton o tym, że jak się, wiesz, ja sam też tego doświadczyłem jako często osoba prowadząca, bo jak wiesz, też jestem konferansjerem, bo takim bardziej komicznym i tak dalej. Mm-hmm. Trzeba tam publiczność rozbawić, to się też czasem z Kibę zamawia. Ty jesteś no, tym z gatunku tych eleganckich, którzy wiesz, w Teatrze Wielkim przeczytają idealnym głosem no tak, listę sponsorów. Nie konkurujemy ze sobą, no, rzeczywiście. Nie, no robimy w innych, jakby tak. trochę jesteśmy dla innej publiczności, czy obsługujemy inny, jeżeli impreza ma inny charakter. No, twoje są takie bardziej eleganckie, moje są może trochę inny bardziej... Inny podgatunek konferansjerki. Tak, można by ty to... Ty jesteś w dziale show. Ale w dziale show, zdecydowanie show. I show, jak to ktoś mówi, i paszą won, ale w każdym razie, wiesz co... I przecież no, spotykamy się gdzieś tam no, także z tymi różnymi kolegami, to część tych wymienionych to są moi koledzy, nie wszyscy, ale to nawet niektórzy bliscy, jak Andrzej Grabowski, ale powiem ci tak, że zawsze występuje ten motyw i to często organizatorzy sobie opowiadają, że jaką by gwiazdę ten klient, ten zleceniodawca, powiedzmy firma w tym wypadku, bo to są zwykle imprezy firmowe, nie zaprosił, to zawsze liczy na to, a
te osoby mają, bo to także dotyczy nie tylko konferencjerów, ale także artystów. Tak, no na przykład ja się spotkałem z tym, że niektórzy artyści mają to, że nie wolno, oni wystąpią na imprezie integracyjnej, zagrają w hotelu, przedstawią swoje piękne piosenki, ale nie wolno jeść w trakcie, że... Tudzież pić. Jeżeli ktoś, jeżeli wykonawca zobaczy, że pamiętam, że to mogę powiedzieć to nazwisko, zresztą to nie jest jakaś tajemnica, ma to wpisane w kontrakt, Anna Maria Jopek. No, pomijając fakt, że może ona średnio pasuje do bankietów, ale jednak no, czasem jest zamawiana. Czyli teraz tak, i teraz w kontrakcie ma, że właśnie nie może być na widelcu kotleta. Bo jak zobaczy tylko, że ktoś z gości ma kotlet na widelcu, ona przerywa. No bo by było, że gra do kotleta. No tak, tak, tak. A nie chce grać do kotleta, bo się ceni, bo jest artystką z wyższej półki i nie chce, wiesz, uczestniczyć w takim zdarzeniu. To w ogóle nie bierze imprez integracyjnych, dlatego że to jest trochę śmieszne. Bo wiesz co, ja byłem kiedyś zaproszony jako tak zwana zapchaj dziura. Tu w Warszawie, w takim bardzo eleganckim hotelu, właśnie na bankiet pewnej firmy, gdzie miała grać, to jest historia sprzed 10 lat, miała grać Anna Maria Jopek i zagrała. To był problem taki, że oni tam mieli problem ze scenariuszem, bo najpierw sobie wręczali nagrody. No wiadomo, tam sprzedawca miesiąca, wiesz, jakiś tam tak. Wysługa lat i tak dalej, nagrody, dyplomy, tak. To wszystko było bardzo eleganckie. No ale nie uszukujmy się, no, te wszystkie rzeczy tam artystyczne i nie tylko, są pewnymi dodatkami, takim wabikiem zawsze jest no po prostu dobra kolacja i jakiś tam tak zwany wyszynk, jak to mówiono wiesz, w dawnych czasach. No i ponieważ jak prezes wręcza nagrody, to nie wypada rzeczywiście z kotleta, a to są wszyscy jego podwładni, więc nikt tam niczego nie ruszył. No ale później miała być i ta ceremonia trwała godzinę. Później godzinę miał trwać koncert właśnie wymienionej wokalistki, czyli Anny Marii Jopek. I mówię, to jest stara historia, żeby to nikt znowu nie przekręcił, że to było wczoraj albo tydzień temu. I zresztą to było w jakimś eleganckim hotelu, chyba hotelu Sheraton, takim no jednym z bardziej szykownych w Warszawie. I ja zostałem sobie wynajęty dosłownie na tak zwaną zapchaj dziurę klasyczną. Nie, w ogóle nie wstydzę się tego, bo to też jest rola konferansjera. Bardzo ważna rola. Bardzo ważna rola, oczywiście. Żeby nie było jakiejś niepotrzebnej dziury, to po prostu się wynajmuje właśnie takie osoby jak ja. I oni powiedzieli, że mam zrobić jakieś takie właśnie dosłownie 20-minutowy, góra pół godziny, a raczej to było 20 minut, taki komediowy show, żeby coś było, coś się działo, a oni wymyślono tak, żeby te zakryć, bo te bufety nie można było w ostatnim momencie wnieść, one już były, tylko czekały tam, podgrzewały się i ten tak zwany szwedzki bufet, i żeby w tym czasie ludzie nie zaczęli jeść, to przyniesiono krzesła, i no, na krzesłach taki, wiesz, zrobiono taki, no, jakby taką widownię dla niej, tak. Tam scena. No ciężko wziąć talerz i tam gdzieś coś jeść. No byłoby to już byłoby to nie do przeprowadzenia. Nie, tak. Ale żeby oni nie uciekli, to w tym czasie ja właśnie tam opowiadałem jakieś żarty w czasie dosłownie ustawiania tych krzeseł, czyli jak ustawiano widownię, to ja coś tam ich zabawiałem. Natomiast no później jak zaczął się koncert, sam poszedłem z tyłu zobaczyć, jak to wygląda. No i pierwsi konspiratorzy już w momencie, kiedy ona śpiewała, ale z tyłu, bo z przodu siedziała widownia, podjadali te kotlety. Wyglądało to bardzo komicznie i powiem ci, że była to jedna z tych imprez, gdzie ludzie strasznie szybko się upili. A wszystko było takie takie bon ton, wiesz, i ja pytałem tych później organizatorów, mówię, no tutaj rzeczywiście DJ nie schodził poniżej Sade i wiesz, jakiegoś eleganckiego popu. Disco polo nie było, mowy nie ma. Nie, ale jak się upili, to potem już było. Było wszystko, powiem ci, zrobili taki chleb większy niż, nie wiem, w Jarocinie w starych czasach wiesz, zlotach. Proszę cię, nie mów teraz, jaka to jest firma i dokładnie nie podawaj daty. Miejsc, bo już wiesz, no zdejmą mi program. Tak, no, nie, to była duża firma, ale w każdym razie o co chodziło, że właśnie no, jak Polak głodny to zły, oni byli już, mieli, było ten pęd do baru, że tak powiem ogólnie, był nieco uzasadniony, dlatego że tak, no, przez godzinę przemawiał prezes i wręczał nagrody, wręczał dyplomy, tak. A później przez ponad godzinę grała Anna Maria Jopek. Zresztą była słuchana, bo tam bardzo wiele osób zasiadło na widowni, na tych ustawionych krzesłach i ją słuchało, ale z tyłu tam podjadali te kotlety. Puenta. To jest tak, trochę ja to jako komik to, wiesz, zawsze skomentowałem, tak, że gra do kotleta, ale udaje, że jest filharmonią, wiesz, że gra w filharmonii, czyli no, to jest pewien dylemat, no wiadomo, że zawsze taki problem wcześniej czy później się pojawi. Ale ja rozumiem tych artystów, którzy sobie wpisują w umowę,
że nie będą grali do kotleta albo do alkoholu, bo wiem, że są tacy, którzy mają zawsze w kontrakcie to samo. Nie wychodzi na scenę, jeżeli zobaczy, że tam ktokolwiek cokolwiek wypił. No może, wiesz, prosecco, kieliszek prosecco na wejściu, tak? Ale nie, no, że nie jest podawany alkohol. Słuchaj, bo nie chce grać, nie chce, wiesz, dla pijanych ludzi. No dla pijanych ludzi. Słuchaj, ja ci powiem, mi to nie przeszkadza. Mi to nie przeszkadza, no, dlatego, że na festiwalach rockowych... Ty sobie poradzisz z każdym, no ale wyobraź sobie Annę Marię Jopę, która, a to sami pijani faceci. No nie, no, trzeba stworzyć jakiś nastrój, jasne. Natomiast nie, no wiesz... Na festiwalach rockowych, no przecież są normalnie, wiesz, takie części gastronomiczne, takie wioski gastronomiczne i oczywiście ten alkohol jest zawsze taki trochę lżejszy, to piwo takie jest bardziej słabsze, to nie jest takie mocne i tak dalej, ale ja przeżyłem, wiesz, ja grałem właśnie wszędzie, ja jestem chłopak, który z niejednego komisariatu chlepiat i grałem na takich, wiesz, koncertach, gdzie no nawet na to, powiedzmy, imprezach, dyskotekach, czy ja już nie mówię festyny w latach 90., no to przecież piwo lało się strumieniami i trzeba było nad tym tłumem zapanować. I tak jest właśnie na każdym rasowym koncercie rockowym, czy na każdym rasowym koncercie klubowym, bo w każdym klubie jest przecież z tego żyją kluby. No to trzeba być jakimś wyjątkowo człowiekiem niezorientowanym w sytuacji, gdzie to jest oczywiste, że no, nie wiem, każdy klub, od klubu Stodoła w Warszawie po klub Richards w Vancouver w Kanadzie, każdy rasowy, rockowy klub ma, czy muzyczny klub ma bar. Bufet, ale co więcej, no bufet jest nawet przecież w Teatrze Wielkim, no, jest przerwa w spektaklu. Można się napić wina, oczywiście. Stoi kolejka nawet, stoi kolejka po to. Nie, no jasne, to można by długo... Znaczy, ja rozumiem to ryzyko i rozumiem to wpisywanie i absolutnie tak. I ten mój felieton miał charakter ten, który narobił trochę szumu. Wróćmy właśnie do moim tego wątku. Niepotrzebnego. Znaczy przede wszystkim, słuchaj, wiesz, właśnie padasz też ofiarą, tak jak wielu później, część moich kolegów i niektórzy tego nie zrozumieli. W zasadzie nie czytając felietonu, wiesz, on nie miał charakteru konfrontacyjnego. On raczej się naśmiewał z organizatorów. Jeżeli byś przeczytał felieton, to się naśmiewał z organizatorów, że właśnie mimo tych wpisów, organizator zawsze liczy na to, że da się zintegrować z tą gwiazdą, czyli da się ją poklepać po plecach, zaprosić do wspólnego stolika i razem z nim zjeść ten kotlet przysłowiowy, czy bardziej się zbratać właśnie, no nie wiem, wypić Bruderschaft i tak dalej. I powiem co więcej, organizatorzy, przez sam dobrze wiesz, takich imprez integracyjnych na to bardzo liczą, no bo to jest ten moment, kiedy oni mogą te osoby znane z ekranu jakoś tam bliżej poznać. I można to zrozumieć. Można to zrozumieć i w tym też nie ma nic złego i po prostu ja napisałem tak, że jedni mają temperament taki, każdy ma też inny styl pracy, czy z konferansjerów, czy z wokalistów i tak. Jedni mają, to jest kwestia no właśnie temperamentu, jakiegoś charakteru, są bardziej introwertyczni, na scenie strzelają dowcipami, ale wiesz, nie specjalnie przepadają za tym, żeby robić sobie zdjęcia z panią Jadzią, księgową firmy, czy z kimś tam z pracownikiem miesiąca, a inni są bardziej otwarci, no bardziej mają taki charakter, wiesz, że im to nie przeszkadza, no są bardziej elastyczni. I to ty na pewno jesteś taki właśnie. Tak, ja to napisałem i nie potępiałem ani tych, którzy uciekają. Oczywiście napisałem, że Marcin Prokop jest, mimo że wszyscy liczą, że będą mogli go poklepać po plecach i zrobić sobie z nim zdjęcie. On reprezentuje ten styl, ale nie powiedziałem to w formie nagannej, że o, patrzcie, coś strasznego, taki wielki i ucieka, że po prostu on w 2 sekundy, bo sam tego doświadczyłem, zapowiadał kiedyś, zaskoczę cię w Poznaniu na dużej imprezie pewnej tam firmy, jakiejś tam powiedzmy telefonii komórkowej, dużej, to był chyba bankiet na ponad 1000 osób, taki bankiet, no to właśnie koncert, to był taki klasyczny koncert w dużej hali, no, można powiedzieć prawie, że impreza masowa, chociaż impreza zamknięta, czyli dla firmy, zapowiedział bardzo ładnie Biksyca i myśmy weszli na scenę i graliśmy tym koncertem ułatwiliśmy mu ucieczkę, bo wszyscy później jeszcze po koncercie pytali, a gdzie jest pan Marcin? Ja mówię, no nie, no ten to już uciekł dawno. Zapowiedział i poszedł pewnie. Zresztą z tego co wiem, Marcin ma różne właśnie sprytne techniki uciekania, bo jak wiesz, no Polacy są bardzo często, a szczególnie podchmieleni Polacy, jowialni i tacy bardzo, no właśnie serdeczni.
ta serdeczność dla tych gwiazd była czasem męcząca. I to też należy zrozumieć, że no przecież nie każdy ma ochotę nagle z grupą 500 osób zrobić sobie zdjęcie, przywitać się i tak dalej. Ja wiem, że to jest miłe, ale to jest po prostu no, czasem no, te osoby też wiesz, są zmęczone, mają życie rodzinne i uciekają. Natomiast wiesz co, media właśnie plotkarskie, w których ostatnio ku mojemu zaskoczeniu jestem bohaterem. Ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego. Słuchaj, te media, no okazuje się, że ja i moja aktualna, najnowsza, moja miłość życia, z którą się teraz związałem, jest, stanowimy jakąś, słuchaj, hot parę. No jesteście atrakcją, niewątpliwie. Słuchaj, ostatnio odkryliśmy, że klikamy się lepiej niż Shakira, no to jest absurd jakiś. W Polsce. No, nie wiem, czy lepiej czy niż ci Hopkowie na przykład. Słuchaj, tego już nie analizowałem. Myślę, że przez moment... Jest szansa. Przez moment może tak, kiedy ta informacja wybuchła, że ja to nagle, że mam młodszą kobietę, co jest wielką sensacją. Nigdy żaden facet nie miał młodszej kobiety i to okazało się tutaj. Natomiast wiesz co, wracając jeszcze do tych naszych kolegów, celebrytów tak, tam, konferencji. Że jak tak, mówisz, uciekają nie, albo że, nie uciekają. Tak, ja opisałem po prostu zjawisko, że jedni uciekają, inni są bardziej... Też nie napisałem, że są na przykład, nie wiem, no, bo niektórzy może to odebrali, właśnie jako, że nie wiem, że są, mają skłonność do alkoholu. Nie, absolutnie nie. Napisałem, że jest inna technika pracy, że ci są bardziej... I bardziej to były w formie właśnie porad tak. Dla organizatorów. Słuchajcie, jeżeli chcecie się integrować, to tu w tym wypadku nie ma szans, a tu jest jakaś szansa, bo też o jednym z, już nie chcę nazwiska wymieniać, o jednym z kolegów powiedziałem, że jak ma dobry humor, no to można liczyć na to, że będzie bardziej dostępne. O, w tym sensie to było napisane. Co nie oznacza, że będzie z wami pił przy barze i tak dalej, że bardziej, ale musi mieć dobry humor. Albo o jednym napisałem, że kiedyś był bardziej, to wiesz, z wiekiem też przychodzi, kiedyś był bardziej taki otwarty na tego typu spotkania, a teraz raczej ucieka. I natomiast media zaczęły dzwonić, wiesz, media plotkarskie, jak dobrze wiesz, opierają się na pewnej konfrontacji. No, musi ktoś być przeciwko czemuś, komuś. A jak już jest jakiś znany przeciwko, mówi coś, albo można to przedstawić, że mówi przeciwko komuś, no to już jest ulubiona sytuacja, bo jest wtedy wojna. I co ta powiedziała, co ta modelka powiedziała o innej modelce, tak, no to no są tak ulubione to tematy. I tak potraktowano ten mój zgrabny, moim zdaniem zabawny felieton, za który no, pół Polski się, wiesz, uradowało i cieszyło, a moi koledzy, niektórzy, bo nie wszyscy, się obrazili. Natomiast no, myślę, ale że mogę... Myślisz, że się obrazili, czy wiesz, że się obrazili? No, o, dzwonili powiedzmy, do ciebie, pisali. Krzysiek, no, co ty tam wypisujesz? Tak? Miałeś takie? Słuchaj, no to powiem, użyję tego nazwiska, bo to jest mój bardzo dobry kolega, myślę, że się nie obraził. Na przykład obraził się Michał Milowicz, ale jak z nim porozmawiałem i ja mówię, i wyjaśniłem tą sprawę, że to, bo wiesz, te portale zaczęły dzwonić do tych, mówić, słuchaj, a Skiba to mówi o tobie to i to i to, wiesz. No tak. I przedstawiały to w formie konfrontacyjnej. Znaczy, wiesz, ja daleki jestem od tego, wyciskanie, ja bardzo jest, chętnie zaatakuję polityków, bardzo chętnie i surowo ich oceniam w swoich felietonach i tak. Natomiast wiesz, no nie pisałbym takich rzeczy o kolegach, to raz, a dwa, że to była właśnie w takiej zgrabnej formie tego. No też się okazali niektórzy, wiesz, ja o tym wiem, ale dla opinii publicznej to było dziwne, że ci, którzy uchodzą za królów dowcipów, wiesz, bardzo dowcipnych i tak dalej, tak naprawdę są często tutaj bez nazwisk, nie zdradzę, bo później będzie okay. Znowu... A rzek burowacie, te ponurzy. No, troszkę ponurzy, troszkę tacy, tak. I tak to bywa. To jest tak, no wiesz co, to tak bywa, no właśnie satyryk, komik ma tryskać humorem na scenie, ma eksplodować na tej scenie. Natomiast to, jaki on jest prywatnie, on nawet prywatnie może być melancholijny, on może być, wiesz, zupełnie to, inny. No tak, niż, to jest jego prywatna sprawa. To jest jego prywatna sprawa, tak. Natomiast wiesz co, u nas tak, no, wiesz, że najważniejsze poczucie humoru to jest poczucie humoru w stosunku do własnej osoby. I ja przecież w tym tekście też opisałem, że kiedyś byłem, właśnie to jest w związku z tym, że zrobiłem sobie badania, właśnie cały, o, to jest, to myślę, że ten wywiad jest dobrym miejscem, żeby wyjaśnić, skąd się ta afera wzięła. Ja po prostu, właśnie moja obecna partnerka, która jest, bardzo dba o moje zdrowie i się przejmuje, bo jest pewna różnica wieku, słuchaj, skierowała mnie na badania i zrobiłem sobie badania takie całości, no tam cholesterol i tak. Tak zwany przegląd. Pierwszy raz od dawna? Znaczy nie, no nie, już kiedyś robiłem, ale wiesz. Ale no tak, kiedyś to znaczy. Mam takich kolegów, którzy w ogóle unikają, słuchaj, takich badań. Mówię, że mam takiego kolegę w Gdańsku, muzyka, który mówi, że
A on woli nie wiedzieć, wiesz, no, ale to trochę każdy jest... lekarz wtedy się łapie za głowę, jak coś takiego słyszy. Tak, natomiast nie, no zrobiłeś te badania. Wątróbka wyszła, że jest troszkę... trzeba tam właśnie zrobić reset alkoholowy, za dużo tych dobrych win i tej dobrej whisky, bo tak się zdarzało, no nie oszukujmy się, zespół Bigcy, to nie jest zespół chłopaków z przedszkola. Ja teraz uprawiam swój stand-up, nie wiem, czy wiesz, mam swój program stand-upowy, jeżdżę z tym programem, że w zeszłym roku zagrałem 80 takich stand-upów, plus jeszcze z 50 koncertów Bigcyca. I wiesz co, różnica, jaka jest różnica między Bigcycem a stand-upem? Jest taka, że w Bigcycu pije się przed koncertem, w trakcie koncertu i po koncercie. A na stand-upach nie mogę pić przed, w trakcie to tylko wodę. Nie mogę pić przed, dlatego że to jest, ja mam program dwugodzinny. I wiesz, jest też tam element improwizacji, jest też, no to są teksty przygotowane. I musisz być przytomny po no, prostu. No dokładnie tak, no przez dwie godziny. Dwie godziny, tak. Ricky Gervais, znasz pewnie, popija piwo w trakcie. W każdym razie wygląda to, że to jest piwo. Słuchaj, w czasie swojego stand-upu. Różne są te techniki. Na ogół 99% stand-uperów pije wodę. No, zapewniam. Tak, tak, gazowaną w temperaturze pokojowej. Bo to jednak można naprawdę pogubić wątki. I wiesz, i wtedy jest tak, bo będąc na haju, tobie się wydaje, że jesteś śmieszny, że jesteś fajny, ale publiczność ma na ogół inne zdanie, więc to jest ten to moment. Straszne, nie? Natomiast wiesz co, w muzyce rockowej, nie mówię filharmonia, ale w muzyce rockowej, to nawet to z wywiadów będziemy się może opierać na przykładach zachodnich wykonawców. No, Leonard Cohen w wywiadzie powiedział, że właśnie on pije tylko zawodowo. Kiedy redaktorka była zdziwiona, ale co to znaczy, bo brzmi to dosyć strasznie zawodowo, winien, że po prostu przed koncertem wypija butelkę wina, bo to nie dość, że rozluźnia mu tam struny głosowe. Butelkę, butelkę, tak, tak, tak. Mhm. To też, no może z kimś piję, wiesz. No, okay. To by było dużo, bo on był takim perfekcjonistą. Ale wiesz co, wielu, widzisz, ale tu odkrywamy trochę taką kuchnię artystyczną. Ja do dzisiaj znam artystów, którzy od 30 lat występują, a mają stres, wiesz. I ten alkohol, ta butelka wina jest tak. To ciekawe, wiesz, ja pamiętam kiedyś obserwowałem świętej pamięci Krzysztofa Krawczyka przed koncertem. Ja myślę, no, mogę to powiedzieć, no nic strasznego. Krzysztof Krawczyk już był wtedy, no miał swoje lata, myślę, że był koło 70, też jakaś impreza firmowa i był gwiazdą wieczoru. I widziałem, jak mu donosili whiskacza z kolą. Parę tych drinków było. I potem widziałem, że przed wejściem na scenę on tak, nie byłem pewien, czy on, wiesz, jest zdolny do tego, żeby wejść, zaśpiewać, już mówię tak bardzo ogólnie, wejść, zrobić koncert, zaśpiewać odpowiednio, nawiązać jakiś kontakt. Po czym on wszedł na scenę i tak jak jakby za kulisami, wiesz, były takie symptomy właśnie pewnej dobrego humoru, to wszedł na scenę, klik, inny człowiek. Przytomny, zaśpiewał, wykonał, wspaniale nawiązywał kontakt z publicznością. Legendy krążą też o nieżyjących, może mówienie o nieżyjących będzie bardziej bezpieczne. Tak. Bronisław Pawlik, no legendarny aktor. No tak. Też mówiono o tym, że on właśnie potrafił grać po wypiciu. Znaczy, no po prostu też był osobą, która miała takie skłonności i właśnie jakby nie przeszkadzało to profesjonalnie wykonywać pracę. Aczkolwiek, no umówmy się, no to jest też nieprofesjonalne. Natomiast, no powiedzmy, alkohol jest częścią kultury rocka. I no jasne. Kiedy, przecież bywali Kid Rock chociażby, czy tam wielkie gwiazdy amerykańskie, które piły z gwinta, tak mówiąc już językiem właśnie kolokwialnym, na scenie, tak? Pytanie, czy tam była herbata, czy to było tylko taki pokaz, taki element show. Ja widziałem dawno temu, pamiętam, że widziałem taki zespół punkowy w Niemczech, to były jakieś końcówka lat 80., który skrzynkę piwa wystawił sobie, taki zespół alternatywny. Oni się nazywali, zresztą niemiecki zespół punkowy, nazywali się Flinkenflaschen, co znaczy szybkie flaszki. I wystawiali skrzynkę na scenę i tą skrzynkę opróżniali, częstując trochę publiczność i sami pijąc. Grali. Grali, ale to jest element jakby, wiesz, to jest element scenograficzny, można powiedzieć, troszkę
troszkę tak, zespołu. Tak, no wyobraź sobie Keitha Richardsa, który na trzeźwo gra podczas koncertu. Znaczy, nie wiem, może mu coś, coś zmieniło. Po alkoholu mu się pewnie lepiej gra po prostu, wiesz. Tak, to jest, myślę, że tak. Ale poczekaj, problem jest, kiedy muzyk, słuchaj, nie potrafi zagrać na trzeźwo, bo znam takiego człowieka, który grał na trąbce i jak grał na trzeźwo, to fałszował, a jak wypił, to trafiał idealnie. A to ciekawy przypadek. To jeszcze jedna odmiana. Ale wróćmy, bo się zagalopowaliśmy trochę. Powiedziałeś o tym, że twoja partnerka namówiła cię do tego, żebyś zrobił taki przegląd medyczny i tam wyszło, że wątróbka coś tam, ale... Tak, że, jest lekko obtuszczona. Tak, ale poza tym okej. Okay. I to trzeba zrobić sobie przerwę. To wtedy znaczy, że robisz sobie tam na miesiąc, na dwa, najlepiej na pół roku, to się wątroba, jak wiadomo, ma zdolność samooczyszczania. I dlatego ja w tym felietonie też napisałem, że ja kiedyś byłem bardziej, to była jakby puenta, czyli też o sobie napisałem, że byłem bardziej właśnie skłonny do integracji towarzyskiej, a teraz no tak uciekał właśnie jak Prokop, bo wiesz, to też jest troszkę ciąży nad naszą kulturą, że tam te opary alkoholu, że takie jest przymuszanie do picia. Znaczy u nas nie znaczy nie, w Polsce, jeżeli chodzi o alkohol, bo to jest takie, a co, ze mną się nie napijesz, no, tak. No nie, no panie Krzysiu, ale dzisiaj to można zrobić przerwę i tak dalej. I 100 różnych argumentów. Ja już próbowałem przecież każdy robi jakieś przerwy, tak, żeby sobie tam, będąc w tym wieku, bo jako młodzi, to młodzi myślą, że są zdrowi i będą zdrowi do końca życia, no to ja ci powiem szczerze, jak ja sobie teraz przypomnę, jak myśmy gdzieś w latach 90. grali koncerty, takie trasy po 14, 15, 20 koncertów. Rekord to był 31 koncertów pod rząd, dzień w dzień. Był tylko jeden dzień przerwy w ciągu tych 31 dni grania. I w zasadzie codziennie była impreza. Jak myśmy byli to w stanie przetrzymać? No, młode organizmy, ale czyli, później z tak. wiekiem ten trening, ja słuchaj, jest... Że to daje się we znaki? Daje się we znaki, no, tak, są tak, konsekwencje. Tak, tak. No. I to była puenta, że wiesz, że ja kiedyś byłem taki, a teraz uciekam i jakby nie było w tym tekście żadnego takiego czepialstwa. Natomiast wiesz, ci moi koledzy, do których zaczęły wydzwaniać te różne kundelki, różne inne tam portale plotkarskie. Odebrali to jako krytykę. Oni referowali, oni po prostu tylko referowali, żeby jeszcze dokładnie i uczciwie referowali, oni po prostu mówili już w formie takiej, wiesz, no wiesz, w mediach trzeba wywołać wojnę, żeby ktoś chciał to czytać, tak? Żeby to było, lepiej się sprzedało, lepiej się klikało. No oczywiście. To zrobiono tak, że jakby atak, a to nie był żaden atak, no i myślę, że na spokojnie. Zresztą Prokop napisał coś tak dowcipnie, że bo on jakby mi odpowiedział i też przedstawiono tą odpowiedź jako, że załatwił skibę. A to z kolei było jakby też śmianie się z tych organizatorów, że on mówi, że no wyobraźcie sobie, no nie każdy pije w pracy. No ja po pracy po prostu tak jakby, nie wiem, sprzedawczyni, on podał taki przykład, sprzedawczyni w Żabce, w jakiejś tam sieci handlowej, po zakończeniu swojej pracy na zapleczu w magazynie pije piwo z kierownikiem sklepu i zajada chipsy. No to jest takie, wiesz, no zrobiła swoje, tak, godziny i to było jakby doprowadzenie do absurdu tej całej sytuacji. Tak, ale czy to nie jest trochę tak, że to zależy od tego, co jest wpisane w kontrakcie, w umowie? Bo jeżeli w kontrakcie jest wpisane, że pan X po zakończeniu swoich działań na scenie spędza godzinę z nami przy stoliku, bo chcemy z nim posiedzieć i chcemy pogadać i go poznać, no to wtedy by było łatwiej. No widocznie nie jest wpisane w kontrakt, bo to, co ty mówisz, że... To znaczy jedni się na to godzą, no nie, jedni mają to wpisane w kontrakt właśnie. Może inni, tak nie. być, tak, może tak, tak być. Tak, to tak, jest tak. ewidentnie powiedziane i tak dalej. Więc jeżeli ma wpisane w kontrakt i ucieka, no to coś jest niehalone. Ale nie ma wpisane ale Maciej, w kontrakt. W tym nie ma nic złego, nie że ma. Się zje obiad z fanami, tak można ich przecież nazwać, bo to niekoniecznie, że to jest pan prezes jakiejś firmy i jego księgowa, tylko skoro chcą zjeść ze znaną gwiazdą jakieś kolacje, czy po, prawdopodobnie po to, żeby no, zrobić sobie zdjęcie, żeby trochę pogadać, może trochę Oczywiście. Bardziej już nieoficjalnie, jak to ma miejsce na scenę. Słuchaj, przecież są takie agencje w Stanach Zjednoczonych, gdzie oczywiście to jest kwestia ceny. Jeżeli zapłacisz tam jakąś sumę odpowiednią, to możesz zjeść kolację z Robertem De Niro. No to tak to wygląda. A jak prezydent w Stanach Zjednoczonych zbiera pieniądze na swoją kampanię? Kolacjami. Jest ogłaszane, że jeżeli zapłacisz na przykład $1000, okej, to masz taki stolik tam na
końcu sali. Jeżeli zapłacił już 5 tysięcy dolarów, to wszystko idzie na kampanię. Czyli on zbiera, i to jest jakoś tam uczciwe, on zbiera te pieniądze na kampanię i sobie możesz zjeść kolację z prezydentem. Jeżeli pewnie zapłacisz, nie wiem, 20 tysięcy dolarów albo więcej, to możesz siedzieć z nim przy stoliku, na pewno możesz zrobić zdjęcie. I to jest jakaś amerykańska forma. I skoro prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma z tym problemu, żeby zjeść kolację ze swoimi wyborcami, ze swoimi sponsorami i tak dalej, to dlaczego, wiesz, to wzbudza takie emocje u nas? No. Ale zobacz, nie trzeba daleko szukać. Na aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są wystawiane właśnie na przykład kolacje, tak, czy kawy, tak, czy obiady ze znanymi osobami. Tak, tak, tak. No tak, tak. I ludzie za to płacą. I naprawdę no, sam raz w kilku takich uczestniczyłem. Co więcej, taki mój fan z Warszawy właśnie wylicytował na orkiestrę, to było chyba 2 albo 3 lata temu. Pan Marcin, zresztą pozdrawiamy go gorąco, jeżeli nas słucha, to naprawdę taki prawdziwy fan. I on ma firmę i z racji obowiązków tej firmy ona prowadzi działalność gospodarczą na całym świecie. On często po prostu raz jest w Tajlandii, to nie na plaży, tylko po prostu służbowo, raz jest w Nowym Jorku, raz jest tam, nie wiem, w Londynie i tak dalej, i tak dalej. Często jeździ. No i wylicytował taką kolację i powiem ci, że w dosyć znanej restauracji sushi ze mną, no nie były to jakieś kosmiczne sumy, ale była to jakaś znacząca suma. W tej chwili nie pamiętam, ma chyba 5 czy 6 tysięcy złotych. Myślę, że na fundusz orkiestry się przyda. I nie, problem polegał na tym, że jemu właśnie, ja przyjechałem na tą kolację, bo to w Warszawie i tak dalej. Wtedy jeszcze mieszkałem w Gdańsku, przyjechałem specjalnie, miałem jakieś tam medialne, bo powiedziałem, że tego dnia mogę. Ale właśnie no, jemu coś tam wyskoczyło z firmy. I on po prostu jakby zachował się tak bardzo fajnie, że powiedział, że to oczywiście tak, bo to tam tej restauracji też zależało, żebyśmy byli. Jasne. No to ja po prostu zaprosiłem, mówi, że mogę zaprosić kogo chcę, to po prostu on to jakby to tak, to on to uzna, a specjalnie przyjechał do Gdańska, żeby jakby w wolnym dla mnie czasie się spotkać i porozmawiać. I ucięliśmy sobie naprawdę fajną, dwugodzinną taką rozmowę. Okazuje się, że jest bardzo dobrze zorientowany w twórczości Bicyca i w moich tam książkach, i czytał książki z felietonami, z opowiadaniami i tak dalej. No taki prawdziwy fan. Tak. Także to w tym też, no, a pieniądze zostały przekazane na szczytny cel. I wszyscy zadowoleni, oczywiście. I powiem co więcej, to zaowocowało taką znajomością. My do dzisiaj mamy swoje telefony i jak są jakieś fajne koncerty gdzieś tutaj w Warszawie, czy w okolicy, to czy moje występy stand-upowe, komediowe, zawsze go zapraszam. Nie zawsze ma czas, ale jak tylko ma czas, to wpada. Więc pozdrawiamy. Coś, co się wzięło z takich właśnie szlachetnej akcji, zaowocowało jakąś fajną rzeczą. No, Krzysztof, a propos czasu, poczekaj, ja chciałbym uporządkować trochę naszą rozmowę, bo jest sporo wątków i boję się, że nam niektóre umkną. Bo pierwszy ten stand-up przez chwilę omówmy. Czy to jest taki stand-up? Jesteś takim stand-uperem jak Abelard Giza z tego samego gatunku, czy znaczy, każdy Pacześ, ma inne poczucie. Ja wiem, ale to nie jest kabaret monologowy. Nie. Jesteś nie. W kategorii stand-upu. Stand-upu, tak. Używasz... tak. Przeklinam. O właśnie, tak, o to mi chodzi. Ostatnio ukazała się dość duża recenzja z mojego stand-upu w wirtualnej Polsce, w tam jednym z tych ważnych portali i była pozytywna, aczkolwiek ja byłem trochę wkurzony, bo wiesz, recenzując film, nie opowiadasz widzowi całego filmu, bo jakby no, nie spoilerujesz, w sensie, żeby... Można zaspoilerować stand-up? No tak, no sprzedajesz dowcipu, opowiadasz na przykład, kolega opowiedział z 20, ten kolega, no ten recenzent, tak, opowiedział z 20 dowcipów, serio? Przynajmniej, które ja opowiadam ze sceny, ja mówię, słuchaj, zadzwonię, bo akurat znałem tego dziennikarza, mówię, w ogóle nie wiedziałem, że on będzie, że trochę teraz ludzie przestaną kupować bilety, bo wystarczy przeczytać twój tekst. No, wiesz, nie, no to jest, ja mam 2 godziny programu. No, i tak, to jest prawda. Słuchaj, no. Dla mnie przychodzi, oczywiście każdy ma inny styl, nie będę się porównywał do Paczesia czy Gizy, bo to są gwiazdy tego nurtu, ja jestem w tym stand-upie od niedawna, ja zapełniam kluby i to takie, wiesz, do 200 osób, a oni zapełniają hale, także tu w ogóle jest jakby inna liga. Ale chodzi o to, że to jest ta sama kategoria. To jest ta sama kategoria, tak, tak. Ja mam trochę, wiesz co, moje programy się troszkę różnią, w tym sensie, że ja mam tak 20% mojego tego czasu antenowego tak zwanego, to są jednak żarty polityczne, znaczy jest dużo żartów takich z bieżącej polityki. A u nich jest raczej mało polityki, prawda? Unikają tego jak ognia, stand-up
pewno, że się boją, dlatego że nie chcą stracić fanów, bo nie wiadomo, kto przychodzi na twoje wydarzenia. Jak się naśmiewasz, wiesz, bezpieczne rzeczy to są tak, tematy damsko-męskie. Kobieta, mężczyzna, kobieta jest z Wenus, faceci są z Marsa albo odwrotnie, nieważne. I tutaj można naprawdę, słuchaj, o miłości pisał Shakespeare, pisali Beatlesi, pisali najlepsi. I to jest temat zawsze taki, wiesz, no, który będzie, słuchaj, oczywiście jak dużo jest takich tekstów obyczajowych w stand-upie. No, co to jest stand-up? To musisz dobrze opowiadać, taki Lotek. On po prostu, on tak. Sam kiedyś opowiadał, że i on był takim gwiazdą takich stolikowych imprez, wiesz, jakichś takich, czy gdzieś tam w akademiku i tak. Po prostu świetnie opowiadał to, co mu się naprawdę zdarzyło. No nie wiem, poszli do sklepu kupić parę piw, tak? I coś tam jakaś, nie wiem, przygody ze sprzedawczynią. On to potrafił tak opowiedzieć, zaczarować ludzi, że po prostu wszyscy pękali ze śmiechu. Aha. I on to przeniósł na scenę, wiesz, i tak. Większość, on nawet gdzieś powiedział, że większość tych historii, które on opowiadał, czyli jest dużo wymyślonych, czy dodanych, ale one... Wzięte z życia. Wzięte z życia. U mnie kilka też takich jest historii, na przykład historia o reklamie. Jak dostałem propozycję grania w reklamie, która... Pasztet. Która ostatecznie się nie ukazała, ale tak, miałem reklamować, miałem być twarzą Pasztetu Podlaskiego i to rzeczywiście taka propozycja była. Oczywiście ja do tej opowieści mnóstwo absurdalnych rzeczy dodałem i tak narodził się taki właśnie program stand-upowy. Myślę, że tak naprawdę to liczę na to, że kiedyś Pasztet Podlaski się jakby odwdzięczy, bo ja im robię taką reklamę. No właśnie. Albo jakaś konkurencja pomyśli, że nadaje się do Pasztetu. Tak. Ale wiesz co? To jest ciekawa sprawa. Czy nie jest tak, że żyjemy w czasach poprawności politycznej w związku z tym stand-up jako gatunek jest w ogóle zagrożony, bo jeszcze chwila, wiesz, będą protesty podczas show stand-upowych różnych, bo jest coraz mniej tych tematów, o których można mówić otwarcie. Czy w stand-upie rzeczywiście nie istnieje poprawność polityczna? No właśnie, to by było bez sensu. Wiesz, skoro nasi stand-uperzy wzorują się na amerykańskiej, bo tam to jest ojczyzna stand-upu, to przypomnę, że taki Andy Kaufman był wielokrotnie aresztowany na swoich pokazach, ale to były czasy, kiedy, wiesz, no to były tam lata 50., 60., kiedy nie można było powiedzieć fuck, bo to było karane. I on oczywiście z premedytacją to mówił i był zamykany, więc to gdzieś tam, wiesz, taka prowokacja i to stand-up to nie jest głupkowata, wiesz, jakby można było się z zewnątrz oceniać, że wulgarne i tak dalej. Nie, to jest, ma to głębszy sens i szczególnie amerykańscy stand-uperzy, na przykład Woody Allen był stand-uperem, on zaczynał od tego, że jest knajp, stand-up się wywodzi z knajpy, no wchodzisz w knajpie i teraz zainteresuj tych ludzi, którzy naprawdę mają przy stolikach piwo i to nie jest tak, że opowieść trzy dowcipy tak zwane weselne, tylko to musi być jakaś historia, jakaś narracja, najlepiej właśnie taka, która po prostu ludzi poruszy. I w stand-upie nie ma tematów tabu. Ja ci powiem, że no nie chcę to już tutaj wypowiadać, ale sam, naprawdę mnie jest trudno zszokować, wiesz, ja już różne rzeczy widziałem i tak dalej, ale sam byłem zszokowany, że takie tematy są poruszane i jak to ktoś kiedyś powiedział, no tam pedofila w kościele, to jest standard, wiesz, w stand-upie, nie? To jest właśnie... Polityki takiej nie ma, tam wiesz, bieżącej, tam żarty o premierze, żarty o jakichś ministrach, to jest raczej w stand-upie jest to unikane. Jeżeli już tam się gdzieś ktoś pojawia, to właśnie trochę u tych gdańskich stand-uperów, którzy mają takie właśnie korzenie troszkę, no Gdańsk to miasto wolności i tam się gdzieś czasem pojawia gdzieś Krystyna Pawłowicz, wiesz, jakieś takie postaci kolorowe, no takie trochę już spoza polityki w zasadzie, bo one są takie, no nie wiadomo do końca, czy oni są showmanami, czy są, czy pełnią te funkcje, które, ma, tak. które pełnią i jakieś takie przezabawne postacie. Ale jakby pojechali z tym show swoim na Podlasie albo na Lubelszczyznę, to by zmienili program? Czy dalej by jechali z tym samymi tekstami? Znaczy, wiesz, trudno mi powiedzieć. No, ja na przykład grałem na tych terenach tak zwanych właśnie pisowskich, powiedzmy. Różnie było. No, bywało też tak, że ja nie zmieniam ze względu na tereny, gdzie jestem, wiesz, żarty. No, mogę czasem oczywiście powiedzieć jakiś lokalny żart i tak dalej, ale absolutnie się... Masz ten sam program? Nie dokonuję autocenzury w tym sensie. Nie dokonuję autocenzury. Nie, ten program też się zmienia, wiesz, to jest wszystko na żywo. Tak, ale... Jakiś monolog wylatuje, jakiś przylatuje i tak dalej, ale na pewno nie dokonuje autocenzury, natomiast... A zdarzyło ci się kiedyś coś takiego, że wiesz, ten jakiś żart na przykład polityczny
gdzieś nie zagrał? Nie... Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No czułeś taką ciszę? Grałem na Podkarpaciu ostatnio i powiem ci, że grałem, miałem występ w takiej małej miejscowości Dukla i zresztą tam było bardzo mało ludzi. To był taki pub, sympatyczny pub. I ten pan powiedział, że tu jest z tych z miejscowych, to jest tam może z 10 osób, a reszta to tak przyjechała w ogóle z zewnątrz. Czyli to są ludzie, którzy przyjechali z Rzeszowa gdzieś tam, wiesz, z dalszych. No to był taki dosyć, znaczy wiesz co, no, widać było, że te tereny są inne, że to jest trochę inna Polska. Natomiast no wiesz co, Big Cats grywamy na terenach takich, co, czy Białystok, czy powiedzmy, to nie jesteśmy dobrze przyjmowani. Po prostu chyba jest tak, że po prostu ci, którzy nas nie lubią, czy którym nie odpowiadamy politycznie, po prostu nie przychodzą na występ, a przychodzą ci fani, którzy... Co więcej, no powiem ci, że będę miał teraz pierwszy swój występ stand-upowy w Chicago, a to jest przecież bastion partii rządzącej i jestem ciekawy, jak to będzie przyjęte, bo nie zamierzam się ograniczać, więc mam nadzieję, że na skibel przyjdą ci, którzy skibel lubią. Ale co, dowcipkujesz sobie z prezesa na przykład? Ale oczywiście, bardzo dużo, bardzo dużo. Nie, no to prezes, z prezesa, z Kukiza, z Marka Suskiego. Z Kukiza to tam bardzo... piwo, ale z Marka Suskiego to już gorzej. Marek Suski tak jest Przemysław Czarnek, jest moim bohaterem, właśnie Marek Suski, ale też trochę z Obajtka, także to są, no to muszą być postaci. Słuchaj, no, jeśli już ktoś został zaszczycony dowcipem Big Cyca, to naprawdę to musi być wielka postać. Prezydent? O, prezydent Duda, tak, dobrze trafiłeś. No nie, no on jest, no przecież o nim to już seriale komediowe powstawały, także tak ucho prezesa. Tak, Krzysztof, kiedy ostatni raz się widzieliśmy na moim YouTubie, jeszcze nie nazywałem tego podcastem, to był, wiesz kiedy to było? Wiesz kiedy te rozmowy zrobiliśmy? Słuchaj, ze 4 lata temu, 5. No prawie, to było, sprawdziłem to. Publikacja była 15 grudnia 2019 roku, czyli musieliśmy to nagrywać jakoś listopad, przełom listopada i grudnia tamtego roku właśnie. Czyli zobacz, 19 rok, późna jesień, przed pandemią, przed oczywiście wojną, w inne to były czasy. Tak, zupełnie. Inne czasy, tak, teraz tak jest. Co się dla ciebie przede wszystkim, trochę już wiemy, zostałeś stand-uperem, masz dużo młodszą partnerkę, to już wiem, ale... Co poza tym u ciebie się zasadniczo zmieniło przez pandemię, czy dzięki pandemii na przykład? No może nie przez pandemię, tylko przez ukochaną osobę zmieniłem miasto zamieszkania. No, zawsze Skiba był kojarzony z Gdańskiem i od zawsze byłem z Gdańska. Natomiast studiowałem w Łodzi. Natomiast no, teraz właśnie mieszkam w Łodzi od ponad roku. Czyli można powiedzieć, wróciłem na stare śmieci, bo w Łodzi studiowałem przez 7 lat mieszkałem. I wiesz co, i bardzo sobie to cenię, bo właśnie to jest też... kocham Gdańsk, bo to jest przez moje miasto rodzinne i tak dalej. Natomiast z Gdańska jest wszędzie daleko, a szczególnie do Krakowa czy do Katowic. Natomiast z Łodzi jest tak mniej więcej równo, bo to jest jednak centralna Polska i jest blisko do Warszawy, jest blisko no, gdzieś do Poznania, do tego po prostu nie ma takiej dużej... Przecięcie autostrad. Tak. I a wiesz, podróżowanie i jeżdżenie z występami jest wpisane w mój zawód kuglarza, bo za takiego się mam. Ja jestem takim średniowiecznym, słuchaj, sowizdżalskim, wiesz, dowcipnisiem. No, wtedy też trupy, ludzie nie wiedzą, że ta tradycja ma już z 500 lat. Podróżowali, grupy komediantów podróżowały od zamku do zamku i jak już tam sponsorowi się pieniądze kończyły i albo się mu znudzili, zagrali już wszystkie swoje spektakle, to jechali dalej. No, tak to wygląda. Dzisiaj mamy autostrady, jeździmy samochodami, ale to tak naprawdę w zasadzie... Schemat podobny. Jeszcze wrócę do tego pytania. Pandemia, lockdown, to jak ty to przetrwałeś w ogóle? No, wiesz co, 7 miesięcy nie było grania, bo były obostrzenia sanitarne. Myślę, że mogę o tym oficjalnie powiedzieć. Ja grywałem, zdarzało mi się w końcówce pandemii, kiedy już... W sensie lockdownów. Oswoiliśmy trochę z tym, bo na początku pierwsze 3 miesiące, to wiadomo, to był, czy 2 miesiące, to był taki strach, no to było coś nieznanego, to było, wiesz, ja
ja sobie wtedy dość dobrze odpocząłem. Znaczy, w tym sensie, że rzeczywiście od tam 30 paru lat prowadzę, ponad 35 prowadzę dosyć intensywne intensywny tryb życia. Życie, tak, estradowe. I wiesz, ten miesiąc czy dwa na początku to było nawet fajnie, że tak powiem, można było sobie przeczytać książki zaległe tam, które, które zawsze odkładało się, że a to na później obejrzeć filmy, które, na których nie miałem czasu, żeby obejrzeć. Odkryłem seriale, ja nigdy nie oglądałem seriali, słuchaj, po prostu pamiętam no, stare seriale typu Cztery Pancerni i Pies, jak byłem dzieckiem, czy tam Pies Cywil, czy Przygody Psa. Stawka większa niż życie. Tak, Klos, oczywiście, tam nawet Daleko od Szosy, jakieś takie, wiesz, się oglądało w PRL-u. Ale nie znałeś Netflixa, to chcesz powiedzieć. Nie znałem Netflixa i zacząłem właśnie, no tak jak myślę, miliony Polaków i miliony ludzi na świecie, no jakoś odkryłem tam, że te współczesne seriale, niektóre są fantastyczne, są świetne. Więc to miało taki pozytywny wymiar, ta pandemia. Natomiast, wiesz, po już tak naprawdę miesiącu, a tak bardziej dwóch, to, no, to jest ten instynkt marynarza, że kurczę, wiesz, do domu chętnie, ale jednak tam gdzieś statek przygoda wzywa, ahoj przygodo. No i przyznam się, że jeździłem na imprezy takie nie do końca legalne, które się odbywały. Podziemne. Podziemne. I mi się przypomniało, powiem ci, że lot sentymentalny, bo mi się przypomniały czasy stanu wojennego, bo wtedy robiłem bardzo dużo nielegalnych imprez i podziemnych. I to wyglądało w ten sposób, że oficjalnie knajpa była zamknięta i nawet były duże napisy COVID, a wchodziło się przez garaż na przykład albo od strony parkingu i na przykład była, pamiętam, taka jedna restauracja, gdzie były właśnie występy, normalnie kapela grała i tak dalej i były to na ogół imprezy prywatne, no bo wtedy pełna jest konspiracja. I na przykład brama się otwierała na SMS-a, wiesz, i ktoś, albo masz SMS-a i wchodzisz, albo, a tylko zaufanie mieli SMS i w ten sposób. Ale też robiliśmy kilka takich legalnych, nielegalnych, no bo robiłem taką jedną imprezę w Gdańsku dla dziennikarzy i ona się odbyła pod hasłem Szkolenie cukiernicze. I rzeczywiście szkolenia mogły się odbywać i występy nie, bankiety nie. I zrobiliśmy to w ten sposób, że pojawił się człowiek z tortem i odwróciliśmy kolejność. Zwykle tort jest na koniec. A to był tort na początku. Ja go przepytałem, co jest w tym torcie. On powiedział, że no tam beza, tego tam składniki wymienił. To było to szkolenie. To była ta część szkoleniowa. I to było szkolenie i każdy z uczestników otrzymał certyfikat. I też, że takie oświadczenie, że uczestniczył w szkoleniu cukierniczym. A potem był koncert. Tak. Ja pamiętam, że no właśnie, nie powiem nazwiska, bo kurczę, ja bym chętnie powiedział, ale żeby to nie miało złych konsekwencji, bo ja to się niczego nie boję, ale spotkałem pewną wokalistkę z zespołem, bardzo zresztą zaprzyjaźnioną, z tak zwanej klasyki polskiego rocka, która też grała na takiej nielegalnej imprezie. I ja mówię, słuchaj, a wiesz co, no ty się nie boisz, bo wiesz, ja to tam jestem stary partyzan, to jak mnie zamkną, to mi tylko, wiesz, notowania wzrosną, także ja tam się, wiesz, specjalnie tym nie przejmuję. Kolejny raz przymknęli skinę. Ale ty, a on mówi, nie, Krzysiu, ja też jestem tu przygotowana, że ja prowadzę szkolenie z emisji głosu. No to muszę zaśpiewać. Ja mówię, no tak. Więc to jest właśnie, pokazuje, jak Polacy radzą sobie, to jest taki nasz instynkt, bo to jest wrodzone. Oczywiście czasem to jest przydatne, a czasem to jest też obciążenie. To jest z czasów PRL-u, że przecież właśnie w pandemii, no to też było świetne pole dla satyryków, dla komików, żeby to opisywać, żeby to może trochę wyśmiewać, trochę dowcipnie o tym opowiadać. No nie wiem, że obchodzenie przepisów. Tak. Nagle na przykład, ponieważ zawodowcy, sportowcy mogli ćwiczyć, no bo trudno, żeby nie ćwiczyli, muszą być jakieś zgrupowania i tak dalej. Mecze się nie odbywały, ale żeby tam koszykówki, piłki ręcznej, a no, ale treningi muszą być, bo to po prostu, oczywiście każdy miał jakieś zaświadczenie o szczepieniu, czy coś tam. I powstawała bardzo szybko dyscyplina, która w ogóle praktycznie nie istnieje, czyli to jest tam odmiana i powstało kilkadziesiąt, jak nie kilkaset oddziałów, klubów, mistrzostwa w ciągnięciu liny, przeciąganiu liny. I to było, jako że to jest tam odłam, nie wiem, właśnie strongmanów, czy tam, tak dalej. I nagle powstały, tak działały fitnessy, bo były zamknięte, a nagle wszyscy zapisywali się, tworzono sekcję tam takiego, takiej dyscypliny sportowej wymyślonej i w ten sposób obchodzono przepisy i w ten sposób mogły wszyscy, a wszyscy trenują, wiadomo, do przeciągania liny musisz mieć tężyznę fizyczną, a żeby ją sobie wyrobić,
musisz tutaj tego, no i nagle wiesz, tam powiedzmy 50 członków drużyny przeciągania liny trenuje, więc to pokazuje i mnóstwo tego typu właśnie jakichś takich pomysłów, to Polacy w tym przodowali. Krzysztof, ja wiem, że te wkurzają cię artyści występujący w reżimowych mediach, czyli w tak zwanych mediach publicznych, czyli w TVP głównie. A co można zauważyć, stwierdzić na podstawie twoich wpisów? Na czasem sobie robię z nich żarty, tak. No po prostu. Tak, ale wydaje mi się, że cię wkurzają. Tylko ciekaw jestem tych granic, bo mnie też wkurzają. I czasem wkurzają mnie też ci, których tacy ludzie nie wkurzają, którzy tego nie zauważają, tak jakby nic się nie działo. A u ciebie widzę to wkurzenie, oburzenie, zdecydowana krytyka, ale ciekaw jestem, gdzie ty masz te granice, wiesz, postawione. To znaczy, jeżeli ktoś idzie na przykład teraz do szansy na sukces w TVP2 jako juror, bo go tam zaprosili, to już ten człowiek dla ciebie przekroczył te granice dobrego smaku, czy jakkolwiek to nazwać? Akurat podajesz przykład taki, który bardzo dobrze znam, bo szansa na sukces, musicie wszyscy państwo słuchacze mieć tą świadomość, ta, która jest obecnie na w TVP PiS, tak można powiedzieć, to jest program ukradziony Elżbiecie Skrętkowskiej. Ten program ma charakter podróby, no bo to jest oryginalna szansa na sukces. To była prowadzona przez Wojciecha Mana i reżyserowana przez Elżbietę Skrętkowską. Zresztą co więcej, ten program wygrał jako jeden z głosami telewizów, jeden z najlepszych programów, jako najlepszy program tam 40-lecia czy 50-lecia TVP, co było zaskakujące, ale pozytywne. A przecież na festiwalu w Opolu, kiedy o tym mówiono, nie wymieniono autorki programu. No to jest, słuchajcie, to jest jakiś stalinizm, no w ogóle absurd, czyli wiesz, ktoś jest niewygodny, to się go nie wymienia, to się go cenzuruje. Ja pamiętam, to już było zabawne, jak w pewnym programie historycznym, bo jest coś takiego, taki kanał TVP Historia. Jest. I był program robiony o anarchistach, polskich anarchistach z lat właśnie 80. o tych ruchach anarchistycznych, które ja współtworzyłem, które ja byłem jednym z pierwszych założycieli takich ruchów i moje nazwisko zostało wykreślone. Czyli oni na jakim poziomie oni manipulują? Kto zna tam anarchizmu, historię anarchizmu w czasach PRL-u? To jest w ogóle, interesuje się tym grupka, nie wiem, studentów historii, czy może nawet nie studentów, jakichś doktorantów, bardziej profesorów i tak dalej. Kilka książek na ten temat wyszło, to jest naprawdę mega, mega niszowy temat, ale już w TVP Historia na poziomie takiego programu uznano, że no to nazwisko jest nie. I po prostu no, przemilczano, więc gumkują mnie jak Wałęsę, ale to podaję jako przykład taki no, trochę żartobliwy, trochę de facto tak było. No, ale taki tak. Symptomatyczny. Natomiast wiesz, to się dzieje też na takich poziomach właśnie jak ten program Elżbiety Skrętkowskiej, no, który... Znaczy wiesz co, ja powiem tak, ci amatorzy, którzy tam śpiewają, no to przecież oni nie wiedzą, no mają zaproszenie, no przecież nie będę ich potępiał, tak? Zespoły, też nie będę ich potępiał, po prostu to ja nie chcę robić z siebie tu jakiegoś, wiesz, moralnej wyroczni, który, jakiegoś kaznodziei, który potępia i daje. Napisałem dwa teksty, co na ten temat myślę, a myślę na ten temat prosto, że nie warto sobie przyczepiać, a szczególnie artysta, nie warto sobie przyczepiać legitymacji partyjnej do czoła, a występując w takich programach, przyklejacie sobie, drodzy koledzy, właśnie legitymacje partyjne do czoła, chociaż udajecie, że niby nic się nie dzieje. No jakby... To tylko apelowałem o pewien rozsądek, o pewną wyobraźnię, o jakby. A nie jestem, nie jestem za tworzeniem, nie wiem, sądów kapturowych i tak dalej. I też rozumiem debiutantów, na przykład no, ktoś debiutuje, tak jak jest ta Eurowizja. No ludzie, no przecież no nie można być jakimś Savonarolą i fanatykiem. To jest oczywiste, że ci młodzi ludzie no, chcą się pokazać, to jest jedna z form. Oczywiście ona jest tam wykpiwana, wyśmiewana, ale jednak się liczy, bo podobno w tym roku zgłosiło się aż 300 wykonawców, tam 300 propozycji było, zrobiono odsiew, zresztą też nie bez kontrowersji i różnych tam skandali. A to się chyba Janusz Daszczyński na ciebie obraził? No tak, trochę też. Tak, to znaczy, były prezes TVP. Ja nie pisałem nic przeciwko niemu, tylko no, że on się tłumaczył, że mu złe tłumaczenie piosenki ktoś podsunął i ja to skomentowałem w ten sposób, że no, ktoś ci podłożył świnie, no tak z tego tak jakby wyglądało.
ku mojemu, ja nie jestem, wiesz, zainteresowany ani startowaniem, ani popieraniem, ani krytykowaniem kogokolwiek z tego konkursu, ale uważam, że muzyka to nie konkurs, zresztą ja jako 35-letnim stażem Big Cyca jakby jesteśmy, wiesz, poza tym problemem, bo nie startujemy w takich konkursach, to jest oczywiste. No, wiadomo, natomiast nie, właśnie to jest dla debiutantów, dla młodych, utalentowanych ludzi. To ja się z tą zgadzam, i wiesz co, i po prostu, ale się okazuje, że to jest jednak wzbudza taką zawiść i takie gry, bo tam, wiesz, no brakowało w tym jury, tam jacyś, że ci mają układy z tym, ci z tym, jakieś takie podkładanie sobie nóg, a temu zrobimy gorszy podkład. No w telewizji różne rzeczy można zrobić, wiesz, różne można manipulować i ja napisałem nawet o tym felieton, że jakby TVP, Eurowizję, taki no niby program, no właśnie program rozrywkowy można powiedzieć, przetestowała, jak no na jesiennych wyborach będzie przedstawiać kandydatów. Doskonale wiesz, no, że można jednego kandydata pokazać bardzo ładnie na tle słoneczka i przyrody, a drugiego także pół twarzy nie będzie widoczne, że on będzie się kojarzył z jakimś, nie wiem, seryjnym mordercą czy kimś takim. No, to są te to możliwości, są techniki, które daje oczywiście telewizja. Sposób pokazywania, montaż, tak, kadry. Mówię, komentowania i tak. Oczywiście. Podobno młodzież dzisiejsza nie rozróżnia informacji od komentarza. Nie zdają sobie, nie mają jakby takiego, wiesz, warsztatu i to podobno studenci dziennikarstwa nie mają warsztatu, czy pojęcia o warsztacie dziennikarskim, no, że to powinno być rozłączne, tak, że informacja... Tak. Potem to trochę widać, na przykład w wiadomościach TVPiS. Tak. Krzysztof, musimy zmierzać do końca. Ja bardzo żałuję, bo z tobą można gadać po prostu godzinami, tych tematów jest cała masa i byłbym ciekaw jeszcze twoich opinii na temat mediów publicznych, ale teraz proszę cię, żebyś podsumował 35-lecie Big Cyca, bo 35 lat minęło, to był 88 rok, marzec. My nagrywamy naszą rozmowę na samym początku marca 2023 roku, czyli 35 lat. To, żeby to zrobić najkrócej, bo tak. Rzeczywiście tu trzeba by godzinę gadać. Powiem tak, że wiesz, graliśmy kiedyś na koncertach z Krzysztofem Krawczykiem. Krawczyk nie żyje. Graliśmy z Jerzym Połomskim. Jerzy Połomski nie żyje. Graliśmy także ze Zbigniewem Wodeckim. Wodecki nie żyje. Naszym marzeniem jest zagrać z Jarosławem Kaczyńskim. Przepraszam, nie powinienem się uśmiechać. Nie wiem, jak to skomentować. Krzysztof Skiba, to było takie stand-upowe. To może mówisz na swoich, tak, tak, tak. Swoich programach stand-upowych. Nie, no kochani, no, 35 lat grania to oczywiście żart jest, żeby ktoś nie wziął znowu tego na serio, że komuś źle życzymy. Żart trochę absurdalny. Wiesz co, myślę, że tak, że ja to porównam bardziej łagodnie, to porównam, że kiedyś, jak graliśmy koncerty, zmieniała się nie tylko muzyka zespołu, zmieniały się nie tylko przeboje, publiczność, ale także rozmowy w garderobach. Kiedyś rozmawialiśmy w garderobie, no, o tym, kto jaką tam dziewczynę poznał i tak dalej, wiesz, o jakichś takich, jak byliśmy młodzi i tacy bardzo, wiesz, że tak powiem, głodni życia. Później rozmawialiśmy, jak już były pierwsze sukcesy, pierwsze płyty, rozmawialiśmy o tym oczywiście, no, kto jakiś samochód sobie kupił, a to takie i tak dalej. Później, jak już były większe sukcesy, graliśmy na halach koncertowych wielkich, zapełnialiśmy hale, to rozmawialiśmy o tym, no, kto jaki dom sobie zbudował, że tutaj taki basen, a tu bez basenu, a tu z dużym tarasem i tak dalej, i tak dalej. No a teraz w garderobach rozmawiamy sobie o tym, kto gdzie ma jakiego znajomego lekarza. Ostatnio pojawił się JJ i powiedział, że ma ketonal bez recepty. I to była informacja, która ucieszyła cały zespół. A tak naprawdę, no cóż, tak, to są oczywiście żarty, ale tak naprawdę to powiem tak, nie ma sensu, żebym całej historii opowiadał zespołu, ale powiem w skrócie, że to jest fenomen. Od 35 lat gramy w tym samym składzie. I bez przerwy, bo są zespoły, które nawet Lady Punk czy Manam robiły przerwy. W sensie takim, że no, nie wiem, coś się wyczerpało. Ostatnio Tilaw zrobił taką przerwę kilkuletnią, a my gramy non-stop. To jakby 35 sezon, można powiedzieć, jak się mówi w teatrze. Bez przerwy w tym sensie, że właśnie no, nigdy nie rozwiązaliśmy zespołu i tak dalej. Cały czas byliśmy aktywni. I kiedyś to było kumpelstwo. Później to przez lata, w ciągu lat przekształciło się w przyjaźń, a teraz to jest coś więcej niż przyjaźń. Teraz to jest braterstwo broni. Bardzo ci dziękuję za to podsumowanie. To jest doskonały, wspaniały akcent na zakończenie naszej rozmowy, ale także dotyczący jubileuszu. 35-lecie to jubileusz, może nie okrągły, ale jednak znacząca liczba. Mówimy o 35-leciu oczywiście zespołu Big Cyc. Krzysztof Skiba,
showman, stand-upper, lider zespołu Big Cyc, felietonista, autor, no, człowiek legenda. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję i mam nadzieję, że Państwo z przyjemnością wysłuchali naszej rozmowy. Maciej Orłoś, Krzysiek Skiba. Słuchaj, może spotkamy się za kolejnych 5 lat. Jestem za tym, zawsze mam niedosyt. Na 40-lecie. Tak jest, dzięki.